Bajki do podusi. Krzysiu i Słoń. Mały Krzysiu bardzo lubił zwierzęta, a najbardziej kochał słonie. Były takie wielkie i silne. Pewnego dnia, będąc na spacerze z rodzicami, zobaczył na słupie ogłoszeniowym wielki plakat, na którym widniał rysunek słonia. Okazało się, że do miasteczka, w którym mieszkał Krzysiu, przyjechał cyrk. Mamo, tato, pójdźmy do cyrku zobaczyć słonie, poprosił Krzysiu swoich rodziców. Rodzice, chcąc zrobić przyjemność synkowi, zgodzili się, a następnego dnia kupili bilety i w sobotnie popołudnie poszli wszyscy razem do cyrku. Było tam mnóstwo widzów, dorośli i dzieci. Wszyscy podziwiali pokazy iluzjonistów, śmiali się z występu klauna, a potem podziwiali wspaniałe popisy i salta kaskaderów. Krzysiu także bawił się znakomicie. Jednak najbardziej czekał na pokaz słoni. A teraz przed państwem największa atrakcja wieczoru, czyli pokaz dresury słoni, zapowiedział konferencję. Krzysiu był szczęśliwy, bił głośno brawo i bardzo cieszył się z każdej udanej sztuczki. Kiedy przedstawienie się już skończyło, Krzysiu wraz z rodzicami przechodzili obok wozów cyrkowych. Pomiędzy nimi stał słoń, którego Krzysiu wcześniej podziwiał na arenie. Stał nieruchomo, przywiązany do małego palika i był bardzo smutny. Tato, dlaczego ten słoń jest taki smutny? Zmartwił się chłopiec. Synku, myślę, że jest smutny, ponieważ na pewno wolałby być gdzieś indziej, odpowiedział ojciec. Tato, ale on jest uwiązany do takiego malutkiego palika. Przecież mógłby go z łatwością wyrwać i pójść tam, gdzie tylko chce, zdziwił się chłopiec. Tata w myślach przyznał mu rację. Jak taki mały palik mógł zatrzymać tak olbrzymie zwierzę? Ich rozmowę usłyszał stary człowiek, który pracował w parku. Kiedy ten słoń był jeszcze bardzo malutki, ludzie przywiązali go do tego palika. Słonik próbował go wyrwać. Męczył się przez wiele długich dni i tygodni, ale że był bardzo mały, nie miał dość siły, żeby się uwolnić. Któregoś dnia przestał walczyć. A teraz, kiedy jest już duży i silny, już nawet nie próbuje. W jego sercu jest pamięć, że tyle razy próbował i nie dał rady. Widzisz, synku, powiedział tata do Krzysia. Pamiętaj, żeby się nigdy nie poddawać. To, co teraz jest dla ciebie trudne, za parę lat, kiedy już dorośniesz, będzie łatwe i możliwe do zrobienia. Zapamiętaj jeszcze, że to, co dla jednych jest rozrywką, dla innych może być wielkim cierpieniem.